10 najlepszych pijanych momentów polityków. 10. Aleksander Kwaśniewski. Uprzedzam, pan wielokrotnie pojawi się na liście. W trakcie jednego z przemówień Aleksander Kwaśniewski wystosował ważny apel do innych polityków, a raczej apel miał być poważny, ale wiadomo, że po alkoholu to takie wszystko się weselsze robi i panu Kwaśniewskiemu też tak się chyba zrobiło. Ludwiku, Dorn i Sabo, nie idźcie tą drogą, nie idźcie. 9. Andrzej Pałys, pan reprezentujący PSL, został przyłapany przez dziennikarzy TVN, a do tego udzielił bardzo interesującego wywiadu. Warto zobaczyć. Przepraszam? Czekam na pozwolę. Jeszcze raz? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? Pan jest PSL. PSL. Nie, to widzę. Nie, ja się nie czuję. 8. Palikot. Palikot swego czasu prowadził bardzo liberalną politykę i spodobało się to Kwaśniewskiemu. Może myślał, że Palikot zlegalizuje spożywanie alkoholu w Sejmie. Jakby nie patrzeć, przed udzieleniem poparcia pan Kwaśniewski musiał sobie chyba trochę dodać odwagi. Którzy znają się na polityce i którzy nie będą wprowadzać się w błąd ani w jakiekolwiek na jakiekolwiek marginesy tej polityki, Europa Plus. 7. Ludwik Dorn. Pan poseł wychodził z ważnego głosowania w Sejmie, kiedy napotkał duże grono dziennikarzy. Najwyraźniej był świadomy, że może zrobić z siebie idiotę, wypowiadając się po pijaku, więc po prostu postanowił nawiać. A i tak wyszło groteskowo. Czuć od pana widać nie alkohol. Panie pośle! 6. Zbigniew Eichler. Dobra, wypić może każdy, zgodzę się z tym, ale w pracy chyba nie wypada. A co dopiero, jeśli pracuje się w Sejmie i jest się posłem? Pan Eichler strzelił piękną przemowę, która perfekcyjnie wpasowałaby się do klimatu budki z piwem. Na jedno posiedzenie i zaraz państwo nabroili, panie marszałku. Ale co tam nabroili? Bo to jest istotne. Proszone. Panie pośle, proszę zadać pytanie. Zostawiłem ich tylko na jedno komisję rolnictwa. Dziękuję. 5. TVP. Aleksander Kwaśniewski w trakcie udzielania wywiadu był, powiedzmy, niedysponowany. W końcu jeden z dziennikarzy postanowił wprost zapytać swego rozmówcy i usłyszał odpowiedź, która bez wątpienia jest potwierdzeniem. Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. Nie wiem, jak często takie pytania pan zadaje. A jaki jest problem? 4. Elżbieta Kruk. Jest pani na naszej liście, ale pani Kruk miała urodziny, więc ją to usprawiedliwia, prawda? No właśnie, też myślę, że nie. W związku z tym, że co? Że na przykład miałam urodziny 2 dni temu? Taki jest cel mojego wywiadu. Cel pani wywiadu jest tego, że jestem w stanie wskazującym, tak? 3. Ukraina. Przemowa na Ukrainie. Nie chcę nic sugerować, ale nasi sąsiedzi ze wschodu musieli naprawdę serdecznie przyjąć naszego przedstawiciela. Popatrzcie sami, jaki jest wesoły. Smatrzeć w głaza rzęśnem absolutnie nada. Ostrożnym być, konieczna to, że nada być. Teraz скажу po francuski savoir vivre. Znaczy, jak to możliwe? No nic. 2. Zbigniew Stonoga. Jest nasza perełka. Taki wielki wojownik Polski, taka wielka gwiazda. A upija się, sam nagrywa film i sam robi z siebie pośmiewisko. Jakbyście byli ciekawi, co się robi z ludźmi, którzy mają inne poglądy, to ten pan wszystko wyjaśni. Powinno się jebać, kurwa. Tak się powinno was jebać, jak tylko was może jebać PiS. 1. Katyń. Pan Kwaśniewski poleciał do Katynia, aby uczcić pamięć pomordowanych Polaków. No ale wiadomo, do Katynia daleko, w samolocie nudno. No trzeba sobie jakoś czas umilić. A i ta msza taka jakaś długa. Po wódce czas szybciej zleci, nie? Powołałeś człowieka do życia i jednego pragniesz. A...
Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!